Chwała Panu Bogu. Tak myślę, bracia i siostry, że śpiewając tą pieśń, wypowiadając te słowa Baranku Boży, idę już, że to tak było z naszego serca i będzie to powiązane, czy jest powiązane naprawdę z naszym stanowiskiem, reakcją, abyśmy wypełniali Bożą wolę. To, że Bóg dał przykazanie, to, że wskazuje nam drogi, to ma cel. To nie jest tak, że Bóg coś dał, żeby ludzie byli czymś zajęci. Ale naprawdę to ma głęboki cel. Przestrzeganie Bożego prawa, miłowanie Boga, głoszenie o Jego wielkości. I właśnie o tym celu chcę króciutko dzisiaj przypomnieć. Myślę, że to jest ważne dla nas wszystkich i chcę, abyśmy rozważyli dzisiaj. Nie jest to nowy temat, bo to jest podstawowy temat, ale abyśmy sobie go przypomnieli, zadając pytanie sami sobie, czy faktycznie w pełni świadomości oczekujemy przyjścia Pana Jezusa Chrystusa? Może ktoś jest zdziwiony formą tego pytania, ale naprawdę dzisiaj istnieje duże niebezpieczeństwo dla ludzi wierzących. Ja nie mówię o świecie, bo świat nie oczekuje tego. Ale czy my, jako ci, którzy zostaliśmy powołani, bracia, siostry, starsi, młodsi, chorzy, zdrowi, czy my w toku naszego życia faktycznie o tym myślimy? Autor Listu do Hebrajczyków w 10 rozdziale powiedział takie słowa i tutaj ja odczytam je z 10 rozdziału, od 35 wiersza. I tu powiada tak. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeżeli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. A więc tutaj zauważamy bardzo ważne stwierdzenie, które powiada tak, że potrzeba nam wytrwałości. Abyśmy, gdy wypełnimy wolę Bożą, a odnośnie tej woli Bożej, tak króciutko już dzisiaj było powiedziane, abyśmy dostąpili tego, co obiecał. Co nam Bóg obiecał? Co pozostawił w obietnicy Jezus Chrystus? To jest tak bardzo ważne, jest i tu ujęte. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Drodzy bracia i siostry, wyobraźmy sobie, dzisiaj mamy ten dzień, jeżeli się nie mylę, 22 stycznia tego roku. I gdyby to nastąpiło może dziś w nocy, czy jutro, czy możemy założyć, czy zaprzeczyć, że to się nie stanie? Ja nie przepowiadam, że to się stanie jutro, czy pojutrze. Ale właśnie Słowo Boże nas jakoby mobilizuje. Zachęca do tego, aby to nigdy nie uchodziło naszej uwadze, że podstawowym oczekiwaniem, pragnieniem, celem wiary, dążeniem naszym, przestrzeganiem Bożego przykazania i przygotowywaniem się, to właśnie jest ten punkt, że przyjdzie moment, gdy Jezus Chrystus się objawi. To, co obiecał, abyśmy mogli otrzymać, a co Pan Jezus Chrystus obiecał, więc popatrzmy do Ewangelii Świętego Jana, 14 rozdział. I tu powiada w ten sposób, co nie jest dla nas tajemnicą. I powiada, niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, bym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeżeli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem
i wy byli. Oto takie bardzo jasne słowa. Bracia i siostry. To jest, no, nasuwa mi się takie pytanie, czy faktycznie my tym żyjemy codziennie? Jeżeli my czytamy Księgę Dziejów Apostolskich, listy apostolskie, to zauważamy, że możemy powiedzieć, ten centrum tego pragnienia, oczekiwania chrześcijan to było przyjście Chrystusa. Oni nawet pozdrawiali się słowami Maranatha. To znaczy, Pan nadchodzi. Oni tym żyli, oni spodziewali się każdego dnia tego. No, ktoś by mógł powiedzieć, że nie doczekali się. Nie, Pan Jezus nie zawiódł. My o tym czytamy w Biblii, ale jakże bardzo ważną jest rzeczą, aby nasze umysły zachowane były w czujności, w tym pragnieniu, w dążeniu. I tutaj, jaki cel tego przyjścia jest? No bo mówimy o przyjściu, przypomnijmy sobie przez to słowo. Apostoł Święty Paweł, zresztą dużo miejsc Pisma Świętego jest o tym powiada, ale w pierwszym liście do Tesalonicza, w 4 rozdziale, to tu są zapisane, może tylko przeczytam te 3 wiersze od 16 wiersza, mówi tak. Gdy sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim porwani będziemy w obłokach na powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Drodzy, jakże tu wyraźne są słowa, że przyjdzie ten moment, kiedy będzie sygnał, rozkaz Boży, to ci, którzy takiej czujności, w pragnieniu, w oczekiwaniu właśnie wyglądali tego przyjścia, to oni nie stracili na tym, że przeżyli śmierć fizyczną, że Pan ich odwołał. Nie, Pan o nich nie zapomniał. Oni przeszli na mieszkanie do Pana, aby odpoczęli po pracach swoich. Ale przyjdzie tu moment, tak wyraźnie napisane, że ci, którzy żywi doczekają, ci, którzy pomarli w Chrystusie, to będą pochwyceni, zabrani na powietrze, w obłokach, na spotkanie Pana. I co tu jest powiedziane? I tak zawsze będziemy z Panem. Zawsze. Drodzy, i tu jest ten wiersz, który chciałem jeszcze przeczytać, to zdanie. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowami. No kiedy my spotykamy się, rozmawiamy, to nie tylko tego, który płacze, żeby pocieszyć. Czy może tego pocieszyć, no, któremu może bliska osoba zmarła. Ale żebyśmy na co dzień żyjąc pocieszali się w tych naszych przeżyciach, utrapieniach, trudnościach, oczekiwaniu, żebyśmy się pocieszali. Bracie, siostro, napisane jest, Pan Jezus przyjdzie. I to rychło przyjdzie. On przyjdzie, aby nas zabrać do siebie. Aby zabrać nam tam, gdzie przygotował miejsce. I to jest tak bardzo istotne i ważne, aby to nigdy nie zamierało w nas, aby się nie oddalało, aby nie zostało przysłonięte czymś, co będzie nas odprowadzać od tej żywej nadziei, od tego oczekiwania. I teraz powrócić do tego momentu, tak chcę was zachęcić, ja samego siebie, abyśmy tak się zapytali samych siebie, czy faktycznie żyjemy tym? Czy oczekujemy tego? Czy pragniemy tego? Czy nam jest dobrze, czy nam jest gorzej? Czy jesteśmy zdrowi, czy nas coś boli? Czy żyjemy tym? Czy się pocieszamy nawzajem? Mówimy o tym, bo pojawia się niebezpieczeństwo, o którym jest takie proroctwo napisane, powiedział, przemówił z natchnienia Ducha Świętego apostoł Święty Piotr w 2 swoim liście, a w 3 rozdziale tutaj te słowa, które chcę zacytować w tej chwili, 3 rozdział od 8 wiersza mówi tak, niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej.
że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Bóg oczekuje. Może my jako ludzie byśmy nie oczekiwali, abyśmy się poczuli gotowi, no to niech już będzie to przyjście. Ale Pan Bóg patrzy szerzej. Pan Bóg widzi każdego człowieka, okoliczność, sytuację. I tu apostoł święty Piotr powiedział dlatego, że byli tacy ludzie, czy są do dzisiaj tacy ludzie, że mówią, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Ale mówi, że oni przeoczają coś bardzo ważnego. Przeoczają właśnie to, że Bóg jest łaskawy i miłosierny i nie chce, żeby ktokolwiek zginął. Zobaczmy. Bóg nie chce, żeby ktokolwiek z nas zginął, żeby się pominął z tym. I dlatego jeszcze czasu. Może jeszcze kogoś wyciągnie ze świata, ze zginienia. Może pomoże w tym, aby ci, którzy się nawrócili, a nie są gotowi, żeby się mogli przygotować. Drodzy, chcę powiedzieć, że jeżeli faktycznie jest prawdziwa wiara w nas, w to, że przyjdzie Pan Jezus Chrystus, że to nastąpi, że to jest realne, że to jest Boże Słowo, to na pewno będą widoczne w nas pewne stanowiska, postawy, reakcje. To nie będzie tak, Pan Jezus przyjdzie, ja wiem o tym i robię swoje, myślę swoje, postępuję jak uważam. Ale właśnie tutaj, jeżeli faktycznie jest ta wiara, ta pewność, to chciałbym powiedzieć, że w człowieku żyje i rozwija się pragnienie, żeby to nastąpiło. Tak bym pragnął, żeby przyszedł Pan Jezus. Tak bym chciał, żeby przyszedł, żeby to się rodziło. Kiedy człowiek rano wstanie, czy przez dzień, czy jak. I znowu mówię, że nawet gdyby człowiekowi było najlepiej, ale tam, gdzie mamy być zabrani, to przecież nie można porównać z tym, co jest na ziemi. I dlatego tutaj to jest dla naszego ducha. I tutaj chciałbym zacytować słowa, które apostoł Paweł skierował w liście do Tesaloniczan. Tu znajdujemy takie bardzo ważne słowa w pierwszym liście, pierwszy rozdział od 8 wiersza. I mówi, zwracając się do tych ludzi wierzących w Tesalonice, powiada: od was bowiem rozeszło się słowo Pańskie nie tylko w Macedonii, w Achaii, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu tak, iż nie mamy potrzeby o tym mówić. Bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Drodzy, tu jest ukazany następny aspekt, bardzo ważny. Ci ludzie w Tesalonice, oni żyli tym. Oni przeżywali to, oni rozgłaszali o tym. Oni się nawrócili. Faktycznie to opowiada od bałwanów, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. Ale to miało cel. A cel był taki, oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych Jezusa. I tutaj powiada, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Myślę, że rozumiemy to, że to nie tylko to, że tam gdzieś pójdziemy, ale jeżeli ktokolwiek z nas nie będzie gotowy, nie będzie uznany przez Pana jako gotowy w tym dniu, to nie będzie zabrany. To będzie decydował Jezus Chrystus o tym, kogo ta moc zabierze i podchwyci. Ale kto zostanie, to nie będzie ocalony przed gniewem Bożym. Drodzy, rozważmy to głęboko w naszym życiu. Jeżeli jest to ustawiczne pragnienie,
Naprawdę, jeżeli on jest to pragnienie w nas, każdego dnia, to tak jak jest napisane w objawieniu świętego Jana, że duch i oblubienica wołają: przyjdź, Panie Jezu. Że to się będzie ciągle wyrywać. I tutaj następny taki bardzo ważny aspekt, na który chcę zwrócić uwagę, to jest oprócz pragnienia, to jest intensywne przygotowywanie się na to wydarzenie. Przygotowujemy się, sprawdzamy się, wnikamy w Słowo Boże, trwamy w tym Słowie i doświadczamy samych siebie. A apostoł święty Jan w pierwszym liście powiada takie słowa. Tu chcę zacytować pierwszy list, trzeci rozdział, nową bardzo znane słowa, może od pierwszego wiersza. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Kto pokłada nadzieję? Właśnie w tym, aby otrzymać, aby mieć uczestnictwo, kiedy przyjdzie Pan Jezus, żeby być zabranym. To teraz, w tym czasie, w tych warunkach, ciągle będziemy spoglądać do tego zwierciadła Słowa Bożego. Będziemy oświecani Bożą łaską i cokolwiek będziemy zauważać, że w nas jest, w sercu, czy w naszych myślach, czy w naszych reakcjach, czy w naszym charakterze, czy celach, coś, co jest niezgodne ze Słowem Bożym, będziemy to eliminować. No, bo być może jutro może nastąpić przyjście Pana Jezusa. No, być może Pan mnie odwoła z tej ziemi i takim, jakim jest, stanę przed Nim. Dlatego jak bardzo ważne jest to, abyśmy się przygotowywali do tego, tak jak mówi Słowo Boże. Tu jeszcze wrócę do pierwszego listu apostoła Pawła do Tesaloniczan, 5 rozdział, i tu powiada w ten sposób, 23 wiersz. A sam Bóg pokoju niechaj was zupełnie poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bez nagany. Oczywiście, czy pochwałę, czy uznanie, czy nagana będzie pochodzić nie od człowieka, od Pana Jezusa Chrystusa. I nikt z nas tam się nie wymówi. I dlatego też, drodzy, zwracając uwagę na te słowa, na ten fakt, tak bardzo ważne jest to, abyśmy również zwrócili uwagę na proroctwo Pana Jezusa Chrystusa, które On pokazał, że kiedy On przyjdzie, ja nie będę odczytywał już tych miejsc, bo my je również znamy, 25 rozdział Ewangelii Mateusza, że będą panny, które będą jedne zabrane, wejdą, a drugie nie. Dlaczego? Zechciejmy sobie to przypomnieć w naszych domach, otwierając Biblię, przeczytać, że jednak to jest proroctwo, które się wypełni. I tam wygląda na to, no jakoby 50% tych, którzy oczekiwali na przyjście Pana Jezusa, było gotowych, a drugich nie było gotowych. Jeżeli tak się rzecz przedstawia, to jakże bardzośmy się powinni zmobilizować, aby nie znaleźć się w tej części, która jednak staną przed drzwiami i będą pukać: Panie, otwórz nam. Już nie będzie dane czasu ani możliwości. Dlatego póki się dziś nazywa, póki jest ta możliwość. Bracia, to drogie siostry, to nie jest to, że żeby tak nie było,
no, że przyjdzie Pan Jezus, wyrwie mnie, muszę zostawić dom, muszę zostawić samochód, muszę zostawić, no, może okoliczności, no, które w tej chwili tak pasują. Ale przecież my będziemy zabrani do Królestwa Niebios. To wszystko, co jest teraz, czy jest nam mniej, czy więcej potrzebne do życia, to no zostanie. Zostanie, naprawdę. Ale Pan zabierze nas, którzy właśnie pragniemy i oczekujemy tego. Chciałbym was, drodzy, zachęcić do modlitwy, abyśmy mogli przyjść tak przed oblicze Pana Boga zastępów i tak poprosić, aby dał nam wszystkim takie światło, abyśmy w toku naszego życia, czy ktoś jest starszy, czy w średnim wieku, czy młody, pamiętajmy, że jak nastąpi ten moment przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, to i młodzi będą zabrani. Nie doczekajmy emerytury. To będą ludzie zabrani w średnim wieku i w starszym wieku. To będzie w okamgnieniu. To jest to, czego zawsze oczekiwali chrześcijanie. I powinniśmy teraz tak intensywnie, z taką wiarą oczekiwać tego. Naprawdę. I dlatego tu jeszcze zacytuję jeden wiersz na zakończenie, który jest takim zaleceniem dla nas. W liście Judy, 3 wiersz, który mówi: umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Walka. To nie jest takie coś lekkie. To jest walka, żeby utrzymać tą intensywną wiarę w ten fakt, że przyjście Pana Jezusa się zbliża. Ten, który ma przyjść, przyjdzie i nie będzie zwlekał. I dlatego też widzimy niebezpieczeństwo. Zauważamy, jakże teraz jest utrata wiary, że tak można powiedzieć, to duchowe zaśnięcie w tym oczekiwaniu. Po prostu coraz mniej się myśli o tym, czy się mówi o tym. Ale, bracia i siostry, czas się przybliża. Czas się przybliża i dlatego też przyjdziemy przed oblicze Pana Boga. Przede wszystkim podziękujmy, że nas powołał do tego wielkiego wydarzenia. Podziękujmy za tą świętą ofiarę. Podziękujmy za ten błogosławiony czas, który otrzymujemy. I poprośmy, żeby Pan dał nam wszystkim takiej tej intensywnej wiary, przekonania, pragnienia przyjścia Pana Jezusa. Dał nam siły i odpowiedzialności sami za siebie na przygotowanie się na ten dzień, aby naprawdę nikt nie pozostał, kiedy Pan Jezus przyjdzie. Przykłońmy nasze kolana i będziemy się w tym temacie modlić.